Dzień dobry Państwu, witajcie kochani. Chciałem dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat reinkarnacji. A więc reinkarnacja jest to proces, który istnieje w tym świecie materialnym. Po prostu dusza po jakimś czasie przyjmuje ciało materialne w tym materialnym świecie. Jest to ewolucja, począwszy od minerałów, przechodząc przez formy roślinne, przez formy zwierzęce, dochodząc do formy ludzkiej. Chciałem powiedzieć takie jakby trzy furtki, które prowadzą do formy ludzkiej. A więc dusza po otrzymaniu ciała, po przejściu przez ciało tygrysa, otrzymuje ciało ludzkie, po przejściu przez ciało krowy, otrzymuje ciało ludzkie i po przejściu ciała z małpy, otrzymuje ciało ludzkie. Także po prostu są różne mentalności u różnych typów ludzi. Ponieważ jeżeli osoba otrzymuje ciało bezpośrednio po ciele na przykład od krowy, to w ten czas ta osoba będzie więcej w dobroci. Te osoby będą więcej w dobroci. Jeżeli jest na przykład od tygrysa, będzie więcej w gunie pasji. I jeżeli będzie na przykład od małpy, to też będzie w gunie pasji. Jest po prostu ewolucja. Ewolucja z jednej formy do drugiej formy, z niższych form do wyższych form. I zawsze ewolucja trwa, po prostu idzie w kierunku wyższym, czyli wznosi się. Z niższych form, kiedyś byliśmy minerałami, a po przejściu pewnego cyklu przez rośliny, przez zwierzęta otrzymaliśmy tą ludzką formę. I tej ludzkiej formy, którą otrzymaliśmy po wielu, wielu narodzinach w tym świecie materialnym, po prostu chciałbym, żebyśmy nie marnowali w jakiś nonsensowny sposób, żebyśmy wykorzystali tą formę ludzką do po prostu ewoluowania naszej świadomości, żeby nasza świadomość miała ewolucję w kierunku świata duchowego, w kierunku najwyższej osoby Boga. Dzięki temu po prostu będziemy mogli w jeden dzień po prostu porzucić ten świat materialny i udać się do świata antymaterialnego, do świata duchowego. Reinkarnacja jest zależna od prawa karmy w tym świecie materialnym. Reinkarnacja jest sterowana prawem karmy w tym świecie materialnym. Od tego, co wykona dana osoba w tym świecie materialnym. Od jej akcji, od jej myślenia, od całokształt działania w tym świecie materialnym będzie podsumowany w momencie śmierci i właśnie po tym momencie opuszczenia ciała przez duszę będzie jakby to wszystko skonfrontowane przez wyższe autorytety, które kontrolują tutaj reinkarnację w tym świecie materialnym i dana osoba otrzyma jedno, może wejść następny raz do ciała materialnego w takim kraju, w takiej formie, a nie innej, zależnie od swojej karmy. Pamiętam bardzo dobrze rozmowę z pewną kobietą z Holandii. Ona stwierdziła, że Boga nie ma. A ja spytałem się, dlaczego? Bo małe dzieci są rozwalane na wojnie w Bośni i w Jugosławii. I że umierają na wojnie. I ona stwierdziła, że dlatego nie ma Boga, bo te dzieci umierają. A ja stwierdziłem, z mojego punktu widzenia, nie wiadomo, kim to dziecko było w poprzednich życiach, że w tym życiu odbiera taką reakcję karmiczną. Po prostu w młodym wieku zostaje zabite. Po prostu wszystko w tym świecie jest skierowane prawem karmy i to po prostu Państwo musicie zrozumieć, że za każdą akcję jakby odpowiada reakcja. Każda nasza akcja ma swoją reakcję. I od tego to jest od początku naszego życia. Każda nasza malutka akcja, którą wykonamy, ma naszą reakcję. I to prawo karmy niestety, czy chcemy, czy nie chcemy, będzie go sterowało tym, co się będzie z nami działo w tym świecie materialnym. Właśnie, żeby uniknąć tej złej karmy, żeby uniknąć tych negatywnych cierpień, które są w tym świecie materialnym, najlepiej jest po prostu praktykować system jogi, nie przywiązywać się do tego świata materialnego, bo jeżeli jesteśmy przywiązani do tego świata materialnego, wówczas będziemy cierpieć w tym świecie materialnym. Także musimy być jakby przyswoić sobie to, co Bóg nam daje i być zadowoleni z tego, co Bóg nam daje i po prostu w każdej sytuacji być zadowolonym, być pozytywnym, patrzeć na świat w sposób pozytywny, z miłością
i to nam da taki wewnętrzny spokój, taką wewnętrzną harmonię. I chciałem Państwu dodać to, że karma jest to bardzo zła rzecz, że dzięki karmie po prostu możemy albo cierpieć, albo mieć złe reakcje, albo mieć dobre reakcje. Dobre reakcje, możemy mieć dobrą pozycję w społeczeństwie, możemy mieć dobrą inteligencję, dobrą pracę, dobrą rodzinę, piękne dzieci, pięknego męża lub piękną żonę, ale wszystko po jakimś czasie jest tutaj przejściowe i musimy opuścić to ciało. I znowu musimy wejść w kręg reinkarnacji w tym świecie materialnym. Także ja chciałbym też polecić Państwu nasze podkładki tutaj naszej firmy Energy Aaron, które harmonizują wodę, są bardzo zdrowe i pomagają nam uzyskać struktury wody zharmonizowane. To jest właśnie podkładka z Aronic Superhuman. I też odpromiennik Home Office, który jest na zabezpieczenie domu, Aronit, który możemy podłożyć pod nasze łóżko, pod naszą szafę, pod nasze biurko i dzięki niemu możemy odpromieniować nasze mieszkanie przed żyłami geopatycznymi, które pochodzą od cieków wodnych, które znajdują się pod naszym domem, pod naszym blokiem czy pod naszym garażem. Po prostu ten odpromiennik odpromieniowywuje i chroni nasz dom przed szkodliwym promieniowaniem. To jest odpromiennik Home Office. I tu jest odpromiennik osobisty, personal, który jest taki malutki, tak właśnie on wygląda, tego pudełeczka się nie otwiera, ono po prostu jest, można go włożyć sobie do kieszeni, do plecaka, do torebki, jest bardzo malutki i bardzo pozytywnie promieniuje. Dzięki temu promieniowaniu czujemy się lepiej, nasz stan się poprawia. Polecam szczególnie osobom, które chorują na grypę, mają jakieś problemy zdrowotne. Ten odpromiennik naprawdę, kochani, da Wam dużo energii, dużo siły, żebyście mogli poczuć się o wiele, wiele lepiej. Dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie pozdrawiam tutaj z Teneryfy i do widzenia.